Mia i Jacek właśnie postanowili zrobić coś podejrzanego. Chcą ukraść legendarną wagę złota króla Midasa. Podobno sportowiec, który z niej korzysta, potrafi zamienić swoje mięśnie w złoto. Ale nie będzie im dane tego przetestować, bo nie są najlepszymi złodziejami. To mogłoby się już skończyć, ale Jacek i Mia mają duże kłopoty. Uruchomili alarmy, ale zamiast gliniarzy złapał ich robot Lalka. Jacek, Mia i ich wspólniczka Molly wylądowali w bardzo dziwnym więzieniu. Tak jak w normalnym więzieniu, jedzenie tu nie należy do rarytasów. Wszystko, co dostają na obiad, to jedno jajko na osobę. To za mało! Jeśli chcesz jeść więcej, musisz zabrać jedzenie komuś innemu. Rozgrywka rozpoczyna się w kafeterii. Dzięki mi. Zaczyna od sztuczek przeciwko Molly. Biedaczka nie ma szans z Mio. Bez względu na to, jak bardzo się stara, nie potrafi zgadnąć, gdzie jest jajko. I w końcu przegrywa. Mia dostaje obiad. Ale w przeciwieństwie do Molly, Jacek się nie podda. Zaprasza Mię do walki na jajka. Ten, kto ma silniejsze jajko, może zatrzymać oba. Mia się zgadza, ale oboje będą zszokowani, kiedy zobaczą, że jajka są surowe. Ach, zapomnieliśmy was ostrzec. Tutaj gotuje się samemu obiady. Karolina przyszła sprawdzić, co u Mii. Jak tylko dowiedziała się, że jej koleżanka siedzi w więzieniu, przyszła ją wesprzeć. O, rany. Wygląda na to, że Mii naprawdę jest ciężko. Nie ma kosmetyków i nie może ich sobie nigdzie kupić. Dobrze, że przyszła Karolina i jest gotowa podać jej trochę kosmetyków. Ale to jest uważane za kontrabandę. Strażnicy im na to nie pozwolą, więc Karolina obmyśla inny plan. Robi makijaż Mii w pokoju odwiedzi. To tylko tymczasowe rozwiązanie. Ale i tak dodaje Mii otuchy. Jacek cieszy się na widok swojej koleżanki, ale kończy z pomalowaną twarzą. Znikąd! Spójrzcie na niego! Jest piękny! Ale chociaż bywa ciężko, przyjaciele nie tracą nadziei. Przynajmniej Jackowi udało się przemycić telefon. Mogą skorzystać z apki i udawać dzieci i zrobić kilka śmiesznych filmików. Ale to zwróciło uwagę strażnika. Teraz próbują skonfiskować im telefon. Ale przyjaciele są w świetnym nastroju. I udało im się zrobić psikusa strażnikowi. Jak pozostają tak pozytywnie nastawieni, skoro dosłownie siedzą w więzieniu? Ta trójka nigdy się nie zmieni. Strażnik ledwo to toleruje. Może nowe zadanie zetrze te uśmieszki z ich twarzy. Po pierwsze, muszą grać w kulki. Zasady są dość elastyczne. Gracze mogą sami decydować, jak przejąć kulki przeciwnika. Podczas gdy Jacek robi to, co robi, Molly i Mia będą się bawić. Molly naprawdę miała szczęście do swojej partnerki. Mia jest tak roztrzepana, że przypadkowo pomaga Molly. Zapomniała o swoim lusterku i pokazała Molly, w której ręce są kulki. To zbyt proste. Molly zaliczyła już pierwsze zadanie. Gdyby nie Jacek, Mia nigdy by się nie zorientowała, jak Molly miała tyle szczęścia. Ale szczerze mówiąc, od zawsze wiedziała, że jej siłą nie jest jej mózg, tylko piękno. Każdy jest inny. Podczas gdy zwyciężczyni ostatniej rundy śpi, Mia i Jacek są znudzeni, więc obmyślają złowieszczy plan, żeby pozbyć się konkurencji. A oto co wymyślili. Najpierw Mia chciała, żeby Jacek obciął Molly włosy, ale zamiast tego zrobił coś gorszego. Odciął jej metkę od munduru. Teraz jej ubrania się skurczą i utrudnią jej poruszanie się. Wtedy nie będzie mogła wykonywać zadań w miejscach, w których gracze muszą dużo się ruszać. A przynajmniej będzie głupio wyglądać. Następnie Jacek musi zagrać w kulki z Molly. Jest pewna, że wygra. Ale Jacek zna jej mały sekret.
To będzie uczciwa runda. A przynajmniej tak myślała Molly. Jacek tak mocno trzymał kulki, że zamienił je w jedną wielką kulę. Molly nie może uwierzyć własnym oczom. Cóż, Jacek wygrywa tę rundę. Następna runda to ciastka plastry miodu. Dokładnie tego się spodziewali. Muszą wyciąć kształty. I każdy z nich ma swoje własne metody. Niektórzy gracze są mniej rozsądni. Jak Mia. Moda ją zawiodła. Jej obcas nie zadziałał. Jacek ma inną metodę. Próbuje stopić cukierki, używając własnego gorąca. Cukierek się tego nie spodziewał. Aż za dobrze podziałało. Cukierek nie mógł znieść gorąca Jacka. Jego uroda też go zawiodła. Tylko Molly wie, jak pokonać tę rundę. To proste. Więc wygrywa bez dwóch zdań. Dzięki mamie. Która pomogła swojej biednej córce, wysyłając jej paczkę, w której było wszystko, czego potrzebowała Molly. Aby wygrać. Poważnie, więzienne jedzenie jest naprawdę okropne. Jeśli to nie jajka, to papka. Nasi przyjaciele zaczynają tracić rozumy. Teraz strażnik mówi im, że ten, kto wygra następną rundę, dostanie pyszny obiad. Jak ładnie pachnie! Ale najpierw muszą dokończyć zadanie. Muszą przejść przez te płytki, nie wiedząc, które z nich są bezpieczne, a które nie. Mia właśnie wpadła na świetny pomysł. To jej się czasem zdarza. Wyglądało na to, że miała wygrać. Ale Jacek wszystko zmienił. Zaczął jeść owsiankę i wrobił Mię. Teraz nie mają owsianki. Muszą zdać się na szczęście. Ups. Mamy zwycięzcę! Jacek zjadł tyle płatków owsianych, a teraz ma nawet dokładkę. Niestety, jest zbyt najedzony na dokładkę. Mama Molly wysłała jej kolejną paczkę. Tym razem w ciasteczkach kryją się klucze. Jeśli je wyciągną, będą mogli uciec. Każdy gracz dostaje ciasteczko z innym kluczem. Jeden z nich musi pasować. Ale Jacek i Mia złamali swoje. A klucz Molly nie pasuje. Więc Jacek zaczyna próbować swojego klasycznego ruchu. Topienie zamka swoją urodą. Ale dym przyciągnął uwagę. I nie udało im się uciec. Mimo, że Mia zaczęła grę nienawidząc Molly, odkąd Jacek objął prowadzenie, Mia jest bardziej skupiona na nim. Zaprasza Molly do współpracy przeciwko niemu. Mia naprawdę chce wygrać. Bez względu na wszystko. Ale dołączając do Molly, dalej nie przeszły kolejnego zadania. Bo to przeciąganie liny. Mia teraz żałuje swojego wyboru. Ale już za późno. Dziewczyny starają się jak mogą. A Jacek nawet się nie skocił. Może uda im się go przechytrzyć. Ups. Mia bije Jacka i dostaje kolejny punkt. Mia jest naprawdę dobra w oszukiwaniu ludzi. Prawie oszukała strażnika. Prawie już ukradła mu klucz. Ale pojawiła się lalka. Wszystko by zadziałało, ale lalka rozproszyła Mię. To wszystko na nic. Biedny strażnik.
Mia właśnie ukradła coś zupełnie bezużytecznego. Okazuje się, że strażnicy są naprawdę mili. Zawsze chętnie pomagają. Nawet jeśli o tym nie wiedzą. Podczas gdy Jacek i Mia próbują ukraść klucz, Molly przebiera się za lalkę. Teraz naprawdę mogą uciec. I zemścić się na ludziach, którzy ich zamknęli. Lalka, Molly cię dopadnie. W końcu zdobyła klucz. Miejmy nadzieję, że prawdziwa lalka ich nie widzi. Bo będą mieli straszne kłopoty. W odpowiednim momencie Molly może wreszcie spróbować uciec. Mia i Jacek śpią, co Molly sprawdziła, stosując niezawodne metody. Teraz Molly może użyć klucza. I opuścić więzienie. Ale kiedy wyszła z celi, zaczęła wątpić, czy powinna tam zostawiać Jacka i Mię. Co myślisz? Co powinna zrobić? Squid Game na studiach. Sprawdź to już teraz w Trum Trum Trick.